Jakbyśmy teraz mocowali, to wtedy wyjdą nam nierówności. A bardzo jest dobrze zamocować wstępnie. Proszę zauważyć, że na dachu jest wiatr. No, rozumiem. I teraz, żeby to było równo, a tu mamy okap, w którym jest już na przykład obróbka blacharska, to jak postępujemy? Mamy taker i teraz jak zrobię tu gdzieś dziurę, to potem na to przychodzi kontłata i ja mogę zrobić dziurę źle. Przyjdzie duży deszcz czy wiatr, zrobi dziurę, będzie ciekło. Najbezpieczniej jest zrobić w obszarze to wstępne mocowanie, w obszarze, gdzie potem przychodzi druga warstwa. Czy jest różnica, jak ja robię tak? Czy robię tak? Jest różnica? No jest. Popatrzcie, leci woda, trafia na ten, ale na dachu jest wiatr. Zrobi tak. O, trochę przesadziłem. Ale wiesz, o co chodzi? Bardzo często, to jest bardzo mocna membrana. Bardzo często tu jest lekkie pęknięcie i wtedy cała szerokość zbiera wodę. Aha. Tu, jak zrobimy to samo, prawda, jest dziura, to ona jest dużo mniejsza. To czasami ma duże znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że w dachu są zawsze takie miejsca, gdzie woda stale skapuje w to same miejsce. Na przykład dół dachówki czy blachodachówki. I trafi wam, tu przybijemy kontłatę, także ta spinka z tą dziurą będzie obok. A tu będzie akurat to miejsce, gdzie stale skapuje woda. I teraz jak tu będzie skapywać, to będzie wchodziło dużo mniej niż tu. Rozumiemy się? W związku z tym nie jest obojętne, jak przypinamy.